Kochani, wiem, że czekaliście na tę chwilę. Znajdujemy się w najpiękniejszym sklepie nad Wisłą, czyli w Palecie Piwa. Siedzę sobie z moim ulubionym producentem, Quizem. Siemasz, Kuba. Dzień dobry, panie Michale. I zapowiadamy trzeci sezon Chmielotoku. To będzie odcinek pilotowy, a konkretnie unboxing, ponieważ dotarła do mnie paczka od Browaru Pinta z Wieprza. Browar Pinta obchodzi w tym roku 10 urodziny. No a ponieważ nadchodzi trzeci sezon Chmielotoku, to wiedzieli, jak tutaj połączyć siły i skumulować energię. Otwórzmy tę paczkę, zobaczmy, co Browar Pinta dla nas ma, bo to jest podobno coś specjalnego, właśnie związanego z 10 urodzinami. Tutaj mamy folię. O! To znam. Jest. Ja może tak to zrobię, że o, tu położę, a tu wyjmę. O! Tadam! I nawet liścik jest. Co my tu mamy? Właśnie wchodzisz do grona osób, które jako pierwsze zobaczą nową, odświeżoną etykietę Ataku Chmielu. Znasz piwo Atak Chmielu? Coś mi tam wiesz, dzwoni, ale nie, no żartuję, znam. Oczywiście. Atak Chmielu to jest symboliczny początek rewolucji piwnej w Polsce. Piwo uważone 10 lat temu. I tak. Ja od razu z dziewczyną wyrosłem. Pierwsza etykieta Ataku Chmielu. Jak ci się to podoba w ogóle? No właśnie miałem powiedzieć, że skądś to trochę kojarzę. Wytrzymała próbę czasu twoim zdaniem, Kuba? Ciekawa jest, nie? Nie wiem. No jak to lubi. Rysować każdy może. To jest Atak Chmielu, który znamy i lubimy. Pyszne, goryczkowe piwo na amerykańskich chmielach. Tutaj Kuba specjalnie założył bluzę z flagą amerykańską, żeby się przygotować do naszego spotkania. Noż to. Totalny klasyk. I uwaga, uwaga. Ja już się boję. Nowa etykieta. Rebranding. No. Pinta generalnie, w pincie chodzi o wiarygodność, mój drogi. Ty też uważasz, że w twojej muzyce chodzi o wiarygodność? Czy ja wiem? Nie, no oczywiście, że tak. Ale słuchajcie, nie wiem, jak to się ma do mojej muzyki. O, i jeszcze patrz, co jest. To dam kufel, szklanka do piwa, patrz. To dla ciebie będzie. To jest mój prezent dla ciebie, to żebyś miał tam. Dziękuję. Możesz w domu sobie z tego chlać, nie? Mam już jeden pinty, jedno szkło, to będę miał drugie. A my chyba spróbujemy tego nowego, co? Nowego browaru Pinta. Oczywiście. No to jeszcze, co chciałem powiedzieć. Są zmiany też dotyczące tutaj informacji szczegółowych. Że wszystko jest teraz bardziej klarowne i w ogóle łatwiej rozczytać, co tutaj autor miał na myśli. No ja wszystko już wiem, także co jeszcze chciałem powiedzieć. W sierpniu, jeżeli tutaj okoliczności pandemiczne pozwolą na to, quiz, możemy się wybrać do Wieprza na urodziny Pinty, bo już jesteśmy w Hopi Crew, nie? Rozumiem, że Wieprz to jest pewnie tutaj, jak się doczytam. Nad Odrą. Przemysłowa 4, Wieprz Polska. No. No tam akurat pewnie to nie jest miejsce, gdzie się odbędzie, gdzie odbędzie się impreza urodzinowa, ale na pewno tam się można dowiedzieć, gdzie melanżować. No i takie właśnie opakowania, jak dzisiaj sobie tutaj robimy unboxing w jednym z dyskontów. Albo zaraz będą, albo już są, ale pewnie zaraz się skończą, bo to limitowana seria. Ale limitowana jest nowa etykieta, czy limitowane jest co? Ten zestaw, bo widzisz, po prostu potrójnie. Myślę, że to jest bardzo limitowane, szczególnie ten retro temat. To co, sprawdzimy sobie to? No bardzo chętnie. Na początek? To weź otwórz. Proszę bardzo. O, i od razu możesz polać. Zobaczymy, jak quiz sobie radzi z takimi obowiązkami. Właśnie. Kiedyś czytałem, że najlepiej się wlewa, że tak powiem, jak jest lekko mokra w środku szklanka, ale może mnie okłamali. Nie? Mhm. A przepraszam, najpierw tobie, ale w opawie. Nie, w ogóle nie ma problemu. Ja, wiesz, nie obraziłbym się, ani nie czułbym się w żaden sposób tutaj urażony. Urażony? Mhm. No to dobrze. I jak mi idzie? Pamiętasz swój pierwszy browar? Taki mocno nachmielony? A nie. Takiego nie pamiętam. Pamiętam pierwszy. No mocno był nachmielony, można powiedzieć, bo był to okocim mocny. Ujeju. No, parę ładnych lat temu to było. Rozumiem. A taki mocno nachmielony, nie wiem właśnie, czy nie ten, który nalewam. No. Czekaj, tak żeby porównać. Zaatakował cię chmiel Pinty? Zaatakował. I ja pamiętam, że go kupiłem
Albo dobra, nie powiem gdzie, bo jeszcze tego tutaj nie było. Patrz, jakie w ogóle to piwo jednak jest takie w kolorze, nie? No jest ma takie rubinowo troszeczkę, tak nawet bym powiedział. Powiem ci tak, czerwono-miedziane. Widzisz? Czerwono-miedziane. Czerwono-miedziane. No. 2011 rok. Wtedy powstało, tak. Jakby nie liczyć. Nie no, słuchajcie, bardzo, bardzo smaczne. Sztos. No leci ten czas, co? No. Ja wtedy chyba studiowałem. No wtedy byłeś 2 lata po premierze swojej płyty Materiał Producencki. Kurde, no. No. Mogło tak być. Także faktycznie to było bardzo dawno. Jak ja robiłem, to jeszcze nie było takich piwek, znaczy w Polsce. No ja pamiętam, że jak pierwszy raz się napiłem Ataku Chmielu, to był to dla mnie szok kulturowy taki. No ale dla mnie też. No. Mógłbym to porównać. Pamiętam, jak stałem z tatą w kolejce do McDonalda jeszcze w podstawówce i wiesz, tego w Sezamie i tam pierwszy raz tego burgera zjadłem i też tak się czułem w ogóle wyjątkowo wtedy. I patrz, to z Ameryki, to z Ameryki. Co ta Ameryka robi? To co, chyba musimy życzyć zdrowia tej pincie, żeby kurczę... No, jak najbardziej. Kolejne 10 lat przynajmniej jakieś nowe rzeczy robili, nie? Jak nie więcej. Słuchajcie, dobrze to idzie, to czemu nie więcej? Nie no, taki polski prototyp, nie? No. Super. Można by to porównać do płyty Warszawski Deszcz Nastukawszy albo Molesta Skandal. No, coś... Może Molesta Skandal właśnie. No tak, tak, tak. Bardziej wyrazisty, nie? Mhm. Jednak ten Warszawski Deszcz to była taka troszkę zmiękczona wersja w porównaniu do takiego skandalu, rzecz jasna. Ja bym jednak w tamtych czasach, kiedy wyszły te płyty, zdecydowanie stawiał na Stukawszy. Chociaż ja ci powiem, że mi się wydaje, przynajmniej, że Molesta Skandal wyszła o wiele wcześniej, bo to były gdzieś te czasy, jak Ein Kieler Herz chyba jeszcze była, a nie Warszawski Deszcz, jak Skandal wychodził. A ja bym powiedział, że z rok wcześniej wyszła. O. No te płyty możesz, też najpierw się ukazywały gdzieś tam w kawałki, nie? Jakieś takie bootlegi zgrane z kasety na kasetę, no, gdzieś tam na domówce. Przebijało się tym ołówkiem, nie? Długopisem. Przed Włodi puścił na domówkę, to ktoś sobie zgrał, wiesz, tak było, nie? Przed Włodi na domówkę do ciebie, do mnie. To co? Ja proponuję, że jak walniemy to piwko, to walniemy to drugie. Zaczniemy taką rozmowę naszą już o muzyce. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o crossficie, ponieważ quiz nie jest crossfitowcem, tylko jesteś kim? Sportowcem. Ale mówiłeś, takie słowo jest fajne. No, ćwiczę kalistenikę. Gimnastykę. Kalistenikę. Dobrze. Powtórzyłeś, udało ci się. Trochę jak stół z powyłamywanymi nogami, co? Nie wiem, co jest w tym słowie, że bardzo ciężko jest je zapamiętać. Każdy, kto się mnie pyta, to po miesiącu zapomina i mówi, weź mi przypomnij, jak się nazywało. Szedł Sasza szosą, a szosa się suszyła. Jola lojalna, Ala nielojalna. A ja znam Jola lojalna i Ola nielojalna. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Tak, też to znam. Masz coś jeszcze takiego? To już brzmi w trzcinie, w szczebrzeszynie. To wykręciłeś mnie tutaj. Dobra, no to pozdrawiamy w takim razie wszystkich miłośników piwa kraftowego. Tak. I zapraszam was, ananasy, do oglądania 3. sezonu Chmielotoku, który już niebawem będziemy udostępniać zarówno na naszym kanale YouTube'owym Chmielotok, jak również w serwisach cyfrowych. Zdrówko.